Hej halo, czyli dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zoba i Zoba, oczywiście z Battle Arena. Moi kochani, lecimy z nową postacią, kolejną nową postacią, którą zaraz sobie kupimy. Ty zobacz, czy nie masz subskrypcji, ponieważ do końca roku chcę mieć 700 tysięcy subskrypcji i ty możesz mi w tym pomóc właśnie. Jeżeli uważasz, że te materiały cię śmieszą, bawią, jest ci przyjemnie przy nich, to zostaw suba, a my zaczynamy bez zbędnego gadania oczywiście. Lecimy do sklepu Legendary Crate'a, kupujemy od razu i otwieramy to jest nowy item, no prawie dobra, to jeszcze jednego, bo nie chcieliśmy nowego itemu, chcieliśmy nową postać. Item, nowy item, dobra, odbierzmy sobie Piggy Banga. W ogóle tak, jeśli chodzi o itemy, no nie, to możemy chodzić po wodzie, ciekawe. Tu mamy bomb skryte, też ciekawe, ej, fajne upgrade'y to są. I tu mamy, okej, super. Ale w każdym razie chcemy lwa odblokować. Odblokuje lwa, tak, nie. Halo? Halo, nowy charakter? W sumie powinniśmy otwierać od razu te Piggy Bangi, czekajcie. I znowu nie! No słuchajcie, otwieramy tyle tych skrzynek, no nie, i nie wypada nam ta nowa postać. No nie, no co jest? Halo? Halo postacio? Ej, bo ja wydam wszystkie gemy i co będzie na to? No halo, gdzie jest ta postać? Czy może jest jakiś limit, nie? W ogóle 8000 gemów, no nie? Wow, w sensie dostajemy 7200 gemów, ale patrzcie ile ja pieniędzy w ogóle dostaję. Od groma, bomby, klejnoty, wszystko, ale to dalej nie jest to, co my chcemy. Nowy charakter, chcemy nową postać w tym momencie. No i nie, co jest? To jest chyba największy opening, jeśli chodzi o skrzynki. Halo policja, bo my tu postaci nie dostajemy. No i okej, to zwiększymy sobie troszeczkę procent szans, ponieważ pograłem w międzyczasie i wbiłem 6. ligę, więc mamy szansę na dwie postacie. No w każdym razie jest to totalnie najdroższy opening, jaki może być, bo jeżeli miałbym zapłacić za to, tak sensownie za to zapłacić, to by to poszło już jakieś 2000 zł. A jeszcze nie mamy nowej postaci, którą chciałbym wam pokazać, oczywiście. I może jednak to właśnie w tej skrzynce jest dokładnie fuzji. Jest nowy pingwinek, moi kochani. Naprawdę bardzo, bardzo dużo musieliśmy otworzyć tych skrzynek, żeby no wydać, w sensie żeby wydropić tą postać. Nowe rzeczy nam wydropiły oczywiście, ale w każdym razie no, no wiecie o co mi chodzi. Niestety pingwinek, w naszym pingwinku nie mamy tutaj zbytnio opcji na ulepszenie go, bo nie mamy punktów, niestety. O, z lwem gramy, super, ja nie wiem jak lew działa, więc może się nauczymy czegoś przez to doświadczenie. Ale w każdym razie zobaczymy jak pingwin również działa, jak on może... Okej, już widzę, że mogę się na pewno ślizgać. Okej, jest to bardzo ciekawym środkiem transportu. Czyli to jest jedna rzecz, ciekawi mnie jaką on ma pasywkę. W sumie bardzo, ziomek chyba chciał wziąć ten łuk, ja tutaj wyrzuciłem go. Tutaj wywalamy sobie to. Okej, jest to... No nie wiem jakby to nazwać, no jest takie pluśnięcie. What the fuck? Dobra, tam wyrzucamy to, tutaj wyrzucamy to. Tutaj ciebie strzelamy. Ja zamrażam, ja spowalniam ich. Pingwinek spowal... Ała! Ej, ta żyrafa mnie totalnie rozgromiła. Ej, panie lwie, czy pan da mi radę podnieść? Chyba nie. Chyba nie, bo idziesz w totalnie złym kierunku. No trudno. Przegraliśmy. W międzyczasie dałem sobie upgrade, że moje bomby podpalają jeszcze. Chociaż mogłem wziąć to, że rozszczepia się na 3. Ale no to mamy zamrażające, podpalające bomby. To jest mega w ogóle upgrade. No i zobaczymy jak sobie poradzimy. No już widzę potencjał w tym pingwinie jakiś. No nie tylko, że trzeba no standardowo nauczyć się grać tymi postaciami. Ziomek! Ziomek, kurde! O nie! O nie, on sobie to bierze. Dobra, czekajcie, bo ja sobie jadę. Ja sobie jadę, bo ja potrzebuję. O dobra, a ja ducha trafiłem.
No nie chciałem ducha strzelać, ale no wiecie jak jest. Dobra, tutaj bardzo duży segment, że tak powiem, podpalamy, co jest bardzo fajne. O, i będę miał Jidę, ty weźmiesz to, super. Znaczy, no ty Hilka tam powinieneś wziąć. O, mam tutaj, jak to się nazywa, mam tutaj granata lepszego, ja bardzo chętnie go wezmę. Mój kolega tutaj już idzie ze mną, ja tutaj robię tak, mogę rzucać, mogę strzelać. No i ładnie bierzemy ich w objęcia z dwóch stron. Tutaj rzucamy oczywiście, żeby nie było. Tutaj kolej. O, bo tu jest ten złoty ziomek. Bo tu jest złoty ziomek. Ja bym to bardzo chętnie. Dobra, to może tą ziomek niech weźmie. Pyk, dobra, tak, polećmy. Tutaj dostał. Tam rzućmy granata, bo ja tutaj mogę paść. Ja wolałbym bardzo sobie nie paść. Dobra, pyk. I zginął, no i super, bo ja muszę się uleczyć i to bardzo się uleczyć, więc super. Tutaj bierzemy sobie to, tarczę małą. No spoko, jakby, no przynajmniej inaczej, ja mam umiejętności, a ziomek będzie miał lepszą broń. Okej, to takie spoko nawet, dobra, pyk, tak. Wow, ale go trafiliśmy i siup, gdzie trafiamy, tutaj rzucamy oczywiście jeszcze tak. O nie, bo ty chyba ty jednak podnosisz go czy coś, czy nie. No mam nadzieję, że jednak nie zdążysz go podnieść. Płoni, ziomuś, płoni. No i spłonął sobie niestety. Bardzo fajny upgrade do tego granatu to jest, naprawdę ja jestem zadowolony, że mam go, więc super. Czy ja będę... Ła, ja mogę jechać po wodzie. Ale sztosik. Ale opcja, o i dostał. O i dostał, dobra, rzucamy tutaj od razu. Tutaj tak wcie... Skoro tak stałeś, to co ja będę, jakby... W ogóle ten pingwin jest naprawdę bardzo wolny, ale jak się ślizga na brzuchu, no nie, to... no, zyskuje tą prędkość. No i gdzie są ziomki? O, tutaj są, tu są ziomki, ja tam rzucam, no nie, no nie będziecie się za tym chowali, bo to będzie płonęło. Więc ja bym wziął, ej, w ogóle to jest overpower upgrade, uważam. I to jest naprawdę OP. No i okej, mamy łuk, złoty łuk na start. To, no, to są urodziny chyba jakieś. Mamy też żyrafę. Mamy też żyrafę, która może mieć granaty, więc super. Ja biorę oczywiście już łuk i wszystko. Dobra, tutaj jest tak, tutaj tak. Bardzo spowalniamy te postacie i to jest bardzo fajne. W sensie, no serio, widać to spowolnienie. Więc spoko. No ale no, coś za coś, no nie? My spowalniamy postać, ale również mamy, że tak powiem, taki no mały problem natury, że jesteśmy bardzo, bardzo wolni. A tutaj co tutaj się dzieje? No halo, tu jest, no jakby tak, tutaj tak zrobimy, tutaj tak, chciałbym to wziąć sobie, jeśli pozwolisz, to jednak to wezmę, no nie pozwolisz mi. Może tak zrobimy, no i sorry ziomek, ale to jednak jest moje, mój granat, nie oddam go nikomu. No w końcu, no to kozacki granacik nam się trafia, nie? Teraz, no to... No słuchajcie, z takim obszarem i wy... O kurde, no to jest... To ja myślę, że to jest wygranko bez większych problemów, ale musimy bardziej uważać, no bo jednak tutaj... No sami widzicie jak tu się dzieje, że jednak nie... Dobra, gdzie jest moja żyrafa? Moja żyrafa jest tam. Moja żyrafa jest tam i pewnie powinienem pomóc jej, czy coś, żyrafo. Lecisz do mnie, płyniesz, nie. Wow, w ogóle ile, jak szybko tu dopłynęliśmy. Wow, dobra, pyk i ciebie zabiliśmy. Super, chyba to będzie jedyna rzecz, jaką wezmę, tak, tarcza, którą i tak mi zbił Guardian, niestety. No bo tam nie ma nikogo, nie ma nikogo. Jest ktoś tam, ziomek, co ty robisz? Ej. Co, w sensie tak... No ja tam sobie mogę pozwolić na to w miarę, no nie dam rady ziomka podnieść, no. Po co tam lazłeś? To jest moje pytanie, po coś tam szedł? Niestety, no nie jestem w stanie go uratować, no, a chciałbym naprawdę mu być w stanie pomóc, ale no sorki, nie? Oj, no było bardzo blisko, jak teraz poczułem, że jestem wolny. Dobra, pak, pyk, tak, no i właśnie jest po jednym koledze. No i co, pewnie oni się biją w środeczku. O, tam się biją, znaczy nie biją się, oni stoją.
a raczej stali i... O, prawie trafiłem sobie tą żyrawkę. No i dziękuję, dobranoc, wygranko po mojej stronie. Ale okej, moi kochani, to będzie na tyle w tym materiale. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się do kolejnych filmów. No i cześć! A i tu macie oczywiście filmy z inne filmy fajne, polecam wam obejrzeć, tu o w tym momencie się pojawia. O tu, tu, tu i subskrybujka też, więc będzie mi bardzo, bardzo miło, tak? Zrób to, teraz, go, takie.